Jestem szczęśliwy, ale byłbym szczęśliwszy, gdyby po pierwsze doszło do inwestycyjnego oktagonu, gdyby ludzie finansów zmierzyli się w wyznaczonym czasie, z wyznaczoną kwotą, z przejrzystością. A już najszczęśliwszy bym był, gdybyśmy się zjednoczyli wokół wolnościowych opcji, bo to, co się dzieje politycznie teraz, zdrowe nie jest. I albo powiemy temu weto, albo będziemy zagnani do cyfrowego gułagu, więc po prostu musimy się zjednoczyć.